Jeżeli szukasz monet do FIFA 17, a także wielu innych gier, zapraszam na supercoinsy.pl. Polecam. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Także cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, jak zwykle, FIFA 17. Jest to powrót do tego niesamowitego składu draftu, który w poprzednim odcinku właśnie z draftu zrobił szał. W dwóch meczach, teraz gramy kolejne mecze, mam nadzieję, że dwa, a być może jeden, jeśli przegramy. Moi drodzy, ostatnio też zacząłem streamować na YouTubie, więc jeśli chcecie mieć wszystkie informacje o moich streamach, to kliknijcie subskrybuj, a także dzwoneczek obok tego przycisku, dlatego że YouTube ciągle się zmienia i teraz chcę, żeby właśnie ten dzwoneczek był wciskany, bez sensu, ale okej. I śledźcie mojego Facebooka, bo tam też jest informacja o tym, kiedy jest livestream. Oczywiście link do Facebooka macie w opisie pod tym filmem, zostawcie łapkę w górę, żeby mnie zmotywować, bo jak widzicie, nagrywam teraz coraz częściej, także już nie ma tych kilkutygodniowych przerw między odcinkami, także co kilka dni jest odcinek, więc już się poprawiam. Także jeśli chcecie taką passę podtrzymać, zostawcie łapkę w górę i jedziemy z tym meczem. I żeby nie usnąć, bo jest późno, mam kawę, którą wypiję. Cicho biegacze, okej, zobaczymy, co to za ciekawy skład. Ładne, wow, ładna Holandia w strojach była, to była chyba Holandia właśnie. Fajny strój, zobaczymy jego skład. Iniesta, Bale, Neymar między innymi. Na bramce oczywiście Def. O kurwa! Już robi zmiany, tak? Słuchajcie, no nie wiem, czy wpuszczać Ronaldo i Messiego teraz już, czy poczekać. Chyba poczekamy, zobaczymy, jak ten mecz się tutaj rozwinie. Więc tak, no czekamy. A on pewnie robi jakieś zmiany, ciekawe co to za zmiany. A może nie, no nie wiem. Zobaczymy. Słuchajcie, jest Bale w moim polu karnym. Gareth Bale. Jakaś ścinka tam była po drodze, ale Bale chciał to zrobić w taki nieprawdopodobny sposób. No i mu nie wyszło, także dobrze. Ale mój przeciwnik zaczął odważnie dosyć. I trzeba teraz się ogarnąć, żeby nie stracić bramki na początku meczu. Cuadrado za Iago Aspasa wchodzi. I Pogba? Ale to nie ten Pogba, to jego brat. Florentin za Tremoulinet chodzi. Florentino Pogba. A ludzie piszą w komentarzach, ostatnio pod moimi filmami były takie komentarze: debilu, kretynie, to nie jego brat, on nie jest z Francji, a Pogba jest z Francji. Ludzie, poczytajcie trochę o Pogbie i dopiero potem bądźcie mądrzy, bo to jest po prostu śmiech, jak niektórzy gówno wiedzą i piszą, serio. A tymczasem Herrera ze strzałem, ładnie broni teraz jego bramkarz. Nie wiem, kto tam jest, chyba Butland? Nie Butland, nie wiem, kto, nie mam pojęcia kto. Myślałem, że nasza będzie. A nie, no przecież Dev broni. No jak to, no Dev broni, oczywiście Muslera. Ładnie teraz do Sergio Aguero. Teraz Ezil. Griezmann, aj, została mu piłka zdjęta z nogi. Jeszcze Ezil, znowu Florentin Pogba zdejmuje mu piłkę z nogi. Szkoda tej akcji. Ładnie teraz Monreal, wrzuć. I co? I Griezmann, jak, co on zrobił? Dobry odcinek, Dev na bramce. Liga youtuberów. Ładnie teraz ruletką poszedł Cuadrado. Neymar i 0-1. Cuadrado do Neymara, Neymar do Cuadrado, ale jeszcze zdąży Savic. Uff, myślałem, że nie zdążymy tej piłki wybić. Na szczęście dobrze Ter Stegen. Tymczasem Neymar 2-0, no nie wierzę w to. Co Neymar robi? To ja nie mam pytań. Moja obrona nie istnieje, jak ten Neymar wchodzi w pole karne. Ta karta jest serio tak mocna, że nieprawdopodobnie. Także co, no nie wiem, czy Ronaldo... Dobra, wpuścimy Ronaldo i Messiego. Ładnie Messi. Ale on też ładnie tutaj sobie poradził z moimi zawodnikami. Bale, Vaz, Neymar. Neymar idzie po hat-tricka, ja to czuję, że ten Neymar jeszcze coś tutaj wykombinuje w tym meczu. Tymczasem ładnie Ter Stegen, ale jest pusta bramka. Dobrze, spokojnie. Spokój to jest podstawa, żeby wygrywać mecze, także na spokojnie. Ależ to Neymar zrobił, ależ to zrobili, no ja jebie, 3-0, Cuadrado niszczy. Okej, chociaż jedna, zrobiłem to w milczeniu. Ale jest, Dev pokonany, także Ronaldo 3-1.
może zrobimy comeback, epicki comeback jak zwykle. Zobaczymy, może się uda. Dobry jest, jest za dobry. Jest za dobry, 4 do 1. Kurde, lebele. Ronaldo i 4 do 2, także spokojnie, bo może coś jeszcze z tego będzie. Wątpię, ale może. Monreal już ledwo daje radę kondycyjnie, ale jeszcze musi się chłopak pomęczyć trochę. A jakby to doszło do niego, jest jeszcze Ronaldo, poczekajcie. Do Ronaldo. Karny. Jest rzut karny, 83, czekajcie. Bo to się może udać. Dawaj mi celownik. Nie ma celownika, ja jebie. Jak nie strzelę, to będzie jakiś dramat. No i broni def. Co? Jeszcze spalony Ronaldo, no kurde, no. God damn it. Czekajcie, Aguero, Messi i broni def. Herrera, Ronaldo, nic z tego, ale jeszcze gramy. Chociaż czasu bardzo mało, uwaga, broni def. Co ty broni dzisiaj? No to nie mam pytań, jak to się mówi. W ogóle co nasz bramkarz tu robi? Ter Stegen, uciekaj, Ter Stegen, waluju, nie. Proszę nie, Ter Stegen, łap, dobrze. Szybko. Koniec, moi drodzy, przegrałem w półfinale, powstrzymał mnie sam dev, także... No nieźle. Ale myślę, że półfinał draftu i tak to nie jest zły wynik. Dwie wygrane, zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego w tych tutaj paczkach. No to proszę bardzo, paczka za 7500 i druga ciekawa paczka. Otworzymy sobie najpierw tą paczkę, złota paczka zawodników i tutaj będzie gówno jak zwykle. No, Carrasco. Nie za dobrze. Tak. I nasz drugi tutaj, nasza druga paczka teraz, to jest paczka za 7500, a w niej... No, Danilo Pereira, no to czy to jest dobra paczka? Nie. I Suarez, patrzcie, Suarez z Barcelony w paczce, ale to nie ten Suarez. Nawet klub się zgadza, ale to nie jest ten Suarez, no. Suarez w paczce. God damn it, super. Także moi drodzy, no tutaj Quixel. Także moi drodzy, w tym filmie to wszystko. Przegrałem co prawda mecz, ale mecz był spoko. 6 bramek, 4 dla mojego przeciwnika, 2 dla mnie. Wydaje mi się, że to jest spoko mecz, mimo tego, że przegrałem. Także moi drodzy, dev mnie powstrzymał. Także Dawidzie, dobry bramkarz z ciebie, naprawdę, bez wątpienia. A w tym filmie to wszystko, także widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, pa pa i cześć. Yo.